Jak tam nóżki po wczorajszym pogodnym. Machamy tutaj, machamy do naszego gospodarza. Dziękujemy za gościnę. Było ekstra. Za rok też się widzimy. A tak. Witamy na kartce po lewej stronie, żeby nam ładnie wyjechać. Agata teraz, ta liczba jeden uśmiech. 3, 2, 1, nie siadaj na pierwszym miejscu, żeby cię nie przesadzili. Znajdź swoje miejsce, prawda? Siądź na ostatnim. Ja tak mówię, że ktoś mi mówi, to ja mówię, znam swoje miejsce w życiu, wiem, że mogę nie zostawić. To dobrze się. Ale wiecie, to Jezus pokazuje cały czas, żeby się chronić przed tygą, która stawia inne ludzi w życiu. Żeby się nie rozwijać, stawia świadomie innych ludzi. I żyje to stopień, po którym mogę wejść. To właśnie by zareagować po ludzie. Taka wyższość, bo tutaj jest potrzeba życia. Bo las daleko to, a nie go, ale niektórzy krzyczą, że nie dojdziemy. Dawaj, będzie ciekawie. Wysypiemy kawały wszystkie. A powiem wam kawały historii, jaka się zdarzyła. U mnie w parafii rodzinnej. A też a propos wizytacji biskupiej. No i miał biskup przyjechać. Wiecie, jak wizytacja zaczyna, to czas będzie rozpoczynać dzień wcześniej. No i przyjechał biskup w sobotę. Po czym na każdego krzyczał, mówi, jak wyście są tacy do roboty, jak i do jedzenia, to ja tej diecezji krakowskiej współczuję. Ona już zmierza ku schyłkowi. Oczekiwał, że zjemy ogromne ilości. Przewijała się przez jego plebanię no taka ogromna rzesza. Jaka wygląda jak fotoradar. To było to wyjątkowe. Prawdę do tego człowiek z humorem, człowiek serdeczny, chętnie żartujący. Zawsze był z pielgrzymami na mszy świętej, zawsze się razem z nami modlił. No, bardzo dobrze zapisał się w pamięci, myślę, że tysięcy ludzi. No i co? Wziął i umarł tej nocy. Tej nocy, nie? Nie przyjęli świętowani tym razem pielgrzymów. Bo był już chory, na rano okazało się, że zmarł. Poszedł sobie w takim wypadku ludzi, 4 ludzi.
jak masz. To znaczy, że mamy więcej słuchać, a mniej gadać.